Co ty robisz? Siedzimy. W związku z działaniami podjętymi przez wiceprezydenta miasta Otwocka pana Artura Brodowskiego w Superekspresie pojawił się kolejny artykuł dotyczący naszego miasta. Gdy w lokalnym tygodniku regionalnym ukazał się artykuł na temat bibliotek, mieszkańcom i pracownikom czytelni skoczyło ciśnienie. Wiceprezydent Artur Brodowski nagle dopatrzył się niepotrzebnych kosztów i uznał, że bibliotek jest za dużo. Na początek planuje zlikwidować jedną filię, którą obsługuje osiedle warszawska. Oszczędzi na tym rocznie zaledwie kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale odetnie od książek ponad 1000 czytelników. Należy się zastanowić, czy obecna formuła biblioteki i podstawowa usługa, jaką ona świadczy, czyli regały z książkami i panie czekające na klienta, jest adekwatna do zapotrzebowania społecznego. Wyjaśnia gazecie Artur Brodowski. Dla nas liczy się każdy grosz. Dzięki takim modernizacjom będziemy mogli otworzyć w centrum nowoczesną bibliotekę z audiobookami i internetem. Opowiada o mało sprecyzowanych planach ratusza rzeczniczka Marta Woźniak. We wtorek po południu mieszkańcy wyszli na ulicę zaprotestować przeciwko fatalnym decyzjom władz. Podpisywali też listę, którą zamierzają dostarczyć do ratusza. Będziemy walczyć o kulturę w Otwocku. Nie mamy kina ani teatru, a teraz zostaniemy bez biblioteki? Denerwują się ludzie. Poszukiwanie oszczędności jest na pewno słuszne. Na pewno jednak należy dobrze się zastanowić, czy dokonywać cięć w taki sposób, by nikogo nie krzywdzić. Liczymy na to, że uda się znaleźć oszczędności w innym sektorze.